Kamil, witamy w Niepołomicach. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia, tak naprawdę, po kilku godzinach tutaj? No tak, dobrze powiedziano, po kilku godzinach, bo, bo przyjechałem y, późnym, późnym wieczorem, żeby nie powiedzieć w nocy. Y, tak naprawdę kawałek się przeszedłem dzisiaj rano, tylko po, po mieście. Kiedyś już, y, można powiedzieć, zaliczałem takie spacery, bo często przyjeżdżało się na mecze, zawsze jakiś tam delikatny rozruch czy, czy spacer był. Także spokój, cisza, na pewno y, wrażenia pozytywne. Na twoim wys końcu występy w GKS Tychy, Górniku Zabrze czy w Miedzi Legnica, skąd zresztą do nas przychodzić. Co zdecydowało o tym, że postawiłeś na puszczę? Zrobiłeś jakiś research zanim tutaj przyszedłeś? Y szczerze powiedziawszy nie było na to czasu, bo to był taki... Każdy wiedział, że ten dzień to był ten typowy deadline. Y y Szybka była decyzja z obu stron. Tak naprawdę za dużo czasu na rozmyślenie nie było, bo, bo był, był konkret i, i była tak naprawdę chwila na zastanowienie. Ja stwierdziłem, że, że to może być dobry ruch dla mnie. Widzę też, widzę też potencjał w tym, żeby, żeby tutaj pomóc drużynie. Wiem, w jakim miejscu jest drużyna i o co walczy. Więc na pewno też to jest wyzwanie sportowe i, i na pewno dużo sobie obiecuję po tym transferze. Jakie cele sobie stawiasz, jeśli chodzi o drużynę Puszczo? No na pewno, jeżeli chodzi o, o cel drużynowy, to, to myślę, tak jak tu wszyscy po, po cichu każdy marzy o awansie, jak najbardziej te, te marzenia są podparte aktualną sytuacją, więc myślę, że, że na te... Trzy, cztery najbliższe miesiące to jest, to jest priorytet i oczywiście chciałbym, chciałbym dobrze się wprowadzić w drużynę, żeby szatnia mnie fajnie, fajnie przyjęła i po prostu być, być częścią tej drużyny zarówno w szatni, na boisku, a, a nie tylko na papierze.